Moi drodzy, mamy to. Tworzymy wydanie specjalne poświęcone serii Gothic. Preordery standardowo możecie składać na sklep cdaction.pl, a teraz zapraszam do odcinka. Małpa 1, małpa 2, małpa z małpą w gierki gra. A tak serio, to na koniec roku mamy dla was coś luźniejszego. Format, który chcieliśmy zrobić jeszcze dawno temu, przed startem kanału. Plotka jest paskudnym kuzynem newsa. Potraktujcie to jako odcinek pilotażowy, a na dodatek świąteczny, bo przynieśliśmy po jednej grze, która kojarzy nam się z okresem świątecznym. Dwie bardzo różne gry. Pierwsza z nich to Władca Pierścieni Powrót Króla, stworzona przez EA Redwood Shores, czyli kooperacyjny w niektórych misjach hack and slash twórców Dead Space. Gra ukazała się pod koniec 2003 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze względu na rozgrywkę i oprawę graficzną i nieco mniej pozytywnym przez brak sterowania kamerą. Jak dobrze się zestarzała? Sprawdźmy. Dla Krzyśka to zupełna nowość, dla mnie w sumie też, bo dostałem grę na Boże Narodzenie razem z PS2, ale wolałem grać w PS4 i The Getaway Black Monday. Czas to nadrobić. Co się ma? Słuchajcie podcast... A nie, przepraszam. Moja gra, jaka jest, to się dowiecie później. Mam nadzieję, że to osób od mojej, zna, tak? Bo zaczynamy od twojej. Dobrze. Mam ją odpaloną. Dobra. To zaczynamy od czegoś bardzo dziwnego, co, w ogóle czego nie pamiętałem, bo musicie też wiedzieć, że ja nie grałem w tę grę jak już bardzo dużo. Jak dostałem... Wolałeś Mario. No nie, bo na PS2 nie miałem Mario. Wolałem Tekena, wolałem PES-a, wolałem Finala 12, słucham. Crasha. Nie, nie miałem Crasha, na szczęście. Nie, moje dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Nie miałem Crasha, ale nie tak jak twoje, bo ty miałeś Super Mario 64. Dokładnie. Dopiero teraz, jak siedzieliśmy i tam próbowaliśmy coś ogarnąć, to nagle... O, tak jak teraz. I to jest... Tego można się spodziewać, ale tego... No nie, tego też można się spodziewać. Ej, w ogóle pamiętasz, że w latach właśnie jak wychodzimy... Spokojnie. I uwaga. Tak, dobrze słyszycie. Ja nie wiem, w ogóle możemy tego puścić, zanim nas zdemonetyzuje. Będziemy próbowali. Ale generalnie w intro Władcy Pierścieni Powrót Króla gry jest rekwim dla snu. Dlaczego? W sensie, no fajnie, nie? Dobra muzyka, tylko... I jak próbowaliśmy naprawić audio w grze, to ten, to właśnie tak samo się odpaliło to intro, nagle takie, co jest w ogóle, nie? Na końcu potem gada Gollum, coś tam głupiego. Tak, dobra. Mówi, że chce mu się kupę. To przewijmy to w cholerę. Tak, przewinimy to. Wejdziemy w tryb współpracy. Ogólnie zauważycie, że jest to odpalone na emulatorze, dlatego, że nie ma napisów niektórych. Nie ma. I w ogóle nie wiem na przykład, co mam zrobić, żeby... Jak daję kółko, to wyświetla coś takiego, jak daje kwadrat, to coś takiego. Także wydaje mi się, że w kopie i tak nie odpalimy tego. Szkoda. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobra, ja jestem gracz jeden, więc ja biorę, wiadomo, to jest... Siebie? To jest błąd ogólnie, tu powinien być Dawid napisany na dole. To prawda, ja sobie wybieram chłopa z mieczem jeden, czyli Aragorn, Viggo Mortensen. On wygląda jak Viggo Mortensen? Chyba nie, nie wygląda jak Viggo Mortensen. Nie użyczył pewnie, ale on wygląda jak bohater Cienia Mordoru, nie? To prawda. Teraz jest nieprzewijalne intro, prawda? Nie, no chyba jest czy nie? Nie jest przewijalne, no ale my mamy moc, nie? Możemy tak zrobić. Dobra, no to idźmy. A tu w ogóle Legolas się przypałętał. A to da radę grać to w trzy osoby? No, możliwe. Dobra, jak to z którego roku gierka? 2002? Trzeci, tak. Dobra, nie była w tym tak źle, no. No, dobra. Wygląda bardzo... O, co to za duchy? Biały ziomek. Ty, ale w ogóle ducha nie można zabić toporem, obawiam się, więc... Ale mieczem można. Tak? Tak. To rewelacja! Wyglądają takie latające alieny. One ożywią pradawne kości. Kości? Pradawne kości pradawnych gości. Dobra, wale w prawnego... Nieźle, powiedziało. Gracie powiedziała nieźle? No. No świetnie. Gorzej właśnie, że nie wiemy do końca, jakie jest sterowanie, dlatego że w naszej wersji... Nasza wersja jest wadliwa i nie ma napisów niektórych. No i co? Czemu Legolas nic nie robi? Ja bym chciał... A Legolas jest w ogóle gdzieś? Jest, z mieczem. Zamyślił się. Może sprawdzą na telefonie coś jak to. Dobra, to są dwa patyki. Ten jest... Czekałem ten żart. No, strzelka, że ci się słowo patyk, to jest silniejsze ode mnie. Czujesz się satysfakcję? Tu coś się świeci. Jezu, nic nie widać w tej grze. O, czemu są? Pójdź dalej. Aha, a ja nacisnąłem... A, ale nie wiem. To nie ja? Zrobiłem? Może dajmy Legolasowi się wykazać, niech on sam to robi. O, patrz, on pasek na maksa naładowany. Co to... I co teraz? Co możesz zrobić? Nie jakiegoś... wiem, a może... O, i tą grę tak kochali ludzie, tak? Okay. Podoba mi się odpychanie zjaw. W sensie, że... Tak, też mi się podoba, że możesz skopa zasadzić w zjawie. A ty masz skopa? Ja mam tylko kopa. Takie, że robię takie... Pokaż. Tego. Ja nie widzę. No ja mam HP. No bo jesteś kiepski. Emotional damage! Ty faktycznie, ciebie bardzo dużo, ale jeszcze 9 zabiłem, a ty dwóch. Może... Halo, puść mnie, halo. Bo to ja muszę, jestem player one, wiesz? Czy bo kwadratem jest chyba kontra?
I guess? Ja nie wiem, sami mówiłeś. Okej, ja Boże, X-a nie użyłam w ogóle. To dlatego nikogo nie zabijałeś. No tak, totalnie, zobacz, pa, teraz szlachtuję, mordo. O, widziałeś? Nie. O, czym takie trikasy? Triggerem prawym. Prawym triggerem? O kurde, ja prawym triggerem mam... Czekaj, bo teraz do nas strzelają. Chyba nie skonfigurowałem sobie prawego triggera. Serio? Nie wiem, jestem absolutnie rozczarowany faktem, że są cały czas te same modele. No spokojnie, parę minut gry, a ty już chcesz jakiś variety? Dawaj do góry, byku, tam trzeba do góry. Gdzie do góry, co do góry? Cofaj się pan, ja tu muszę być chyba ewidentnie player one. Wtedy, o zobacz. No nie wiem, 12 zabitych kontra chłop, który dopiero się zorientował, jak się atakuje. No nieźle. No nie. No i krótko. Chodź tam jeszcze dalej, co? Chodź. A co ty ich zabiłeś? Kurde, chyba nie opaca się w ogóle tych długich ataków, bo ty zdążasz rozpykać w tym czasie. Nauczyłem się wciskać X-a. W ogóle mówisz X czy krzyżyk? Ja mówię X. Ja też mówię X. A co sobie nie tak? To jest cross. A ja mam to w dupie. Ty, ale w ogóle nic mi się nie dzieje? Czy coś źle tam? No coś jakby pewnie trzeba jakiś super... O! O, może muszę zrobić ten... Kontrę. A, bo one mają tarcze, tak? Legolas też sobie nie radzi ogólnie. Powiem ci, że jakieś tak te animacje są takie mało czytelne. Nie, no co ty. O, ej, no okay. Ale były gry z tym tamtych czasów, które były bardziej czytelne. Na przykład Crash Bandicoot, taki... Nie, na przykład God of War. God of War pierwszy jest z którego roku? Nie, 2005 jakiś? No, masz rację. W sensie nie mówię, że... Kurde, ale tu się... A w ogóle... Aha, bo to one ciebie klepią. Miejsce odrodzenia 10. A, bo ty... Zdechłeś. Co jest? A, czekaj, ja muszę cię uratować? Ja nawet nie wiedziałem tam, że ty nie żyjesz. O, polska wersja jest dyskusyjna. Ja, a teraz w ogóle kliknąłeś select i wyłączyłeś... nie było widać, który jest który. No, teraz dopiero zaczynają umierać, dlaczego? Byś jeszcze nie wykminił, tylko może napisy, których nie widać, by nam tłumaczyły, o co chodzi. Ale ja też, bo to ja ich zabiłem, a nawet nie wiem, co robiłem inaczej. Ja po prostu chodzę i naciskam X cały czas, 18. Ja co wcześniej robiłem źle? Halo, pomóżcie. Jezu, straszne jest to, jak się ta gra zestarzała jednak. Mówiłem, że tak będzie. No ale to, wiesz, to też jest takie coś, że my nie mamy takiej nostalgii, nie? W sensie ja w tę grę w ogóle nie grałem. No ja grałem tylko troszkę. W sensie ona mi się kojarzy ze świętami, bo ja ją dosłownie dostałem z PS2, ale wiem, że mnie nie porwała wtedy. Okej, okay, to wiele Polaków są się nie zgodzi. Mapkę nie, no, w dół. Domyślam się. Ale nie zgodzi się, że mnie nie porwała? Nie zgodzi się z tobą, że to jest świetna gra. W sensie, no widzę jakby to, że twoje animacje są jakby dość nie dopracowane. Nie, no graficznie ta gra jest spoko. Jest ładna. Tak. Co ty robisz? Kurde, chłopie. Może, czekaj, stańmy z dwóch stron tego chłopa. W ogóle, ja sobie pójdę w bok. Czy to nie jest ten sam rodzaj przeciwnika, co przed chwilą kilku pokonaliśmy? Czemu on się tak długo stawiał opór? Nie mam pojęcia. Czy mówisz, że ci się podoba? Wyborna. Dobra, patrz, kolejny raz potężne bestie przed nami. Jak nam HP mruga, tak znaczy, że jesteśmy tacy dobrzy? Tak. Dobra, teraz nam pójdzie dobrze. Czemu to... Ojejku. W ogóle to niewskazane chyba... Co się stało? No, umarłeś chyba, a ja no, prawie. Misja nie udana. Dobra, teraz nam pójdzie dobrze. No i dobre. Wydaje mi się, że jesteśmy świetnym przykładem, że recenzenci znają się na grach. Dobra, cicho, damy radę. W ogóle to naszym usprawiedliwieniem. Mamy całą listę długą usprawiedliwień, okej? Okay? W złotych czasach gier na licencji filmów dość powszechnym zabiegiem było zlecanie produkcji różnych wersji gier różnym studiom. Prace często trwały równocześnie z pracami nad filmem, któremu gry miały towarzyszyć, więc studia robiły gry po omacku, a efekty nierzadko bardzo się od siebie różniły, przez co na różnych platformach pod tym samym tytułem wydawano zgoła odmienne produkcje. W tym przypadku jednak poszczególne porty różniły się raczej szczegółami, choć miały tak różnych autorów. Za wersję na PC-ty i PS2 odpowiadało wspomniane EA Redwood Shores, GameCube'em i Xboxem zajęło się Hypnos Entertainment, które m.in. pomagało potem przy The Callisto Protocol, Valorancie czy Battlefieldach. Z kolei port na Maki to dzieło studia Binox, czyli tego od ścigających się zapchlonych jamrajów. Co-op jest w Powrocie Króla dostępny niestety tylko w części misji. Niestety, bo lista ta nie obejmuje imponującej, otwierającej grę sceny bitwy o Helmowy Jar, w której wcielamy się w Gandalfa. Co ciekawe, w Stanach wersja na PS2 miała nawet multiplayer online i wsparcie dla headsetów na USB. W myśl zasady nie dla psa kiełbasa, w Europie funkcje te zostały wycięte. No trudno. Dosłownie od początku. Podpowiedź. Widzisz podpowiedź? Podpowiedź? Dobrze. No, użyj ognistego ataku, by zniszczyć tarczę. Jakie ognistego? Jak to się robi? Dobra. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. Dobra, drugie podejście, byku. Dobra, duszę. Jak to było tych... śmieszne... Cio, no już atakuj. Bo teraz musimy udawać, że to jest nasze pierwsze podejście. Dobrze, 130. No pewnie, dobrze, wszystko, bardzo dobrze, tak. Bo problem jest też taki, że ja na przykład nie widzę, w którą stronę jestem obrócony, jak się tak dużo dzieje, jak jest taka mgła.
Czy... Wow! Co? Złapałem za te włócznie, czy coś. No prawo, R1, tak? Że, o, tak, ty, o, patrz. Ty mord... A ta gra dobra jest jednak, podoba no, mi się. No, super jest. I on od razu chyba rzuca. No, nieźle. Tak, ja chcę wbić ten super atak. O nie, nie trafiłem. Dobra, uppercut. Dobrze, o! Wydaje mi się, że ta gra ma problemy z czytelnością ataków. Ma ogromne problemy z czytelnością wszystkiego ogólnie. No. I to z tego wynikało też to, że w naszym pierwszym podejściu nie wiedzieliśmy do końca, co robimy. Teraz tak. Trochę bardziej wiemy chyba, na co zwracać uwagę. To w ogóle też był chyba taki kazus starych gier, że po prostu testowało się rzeczy trochę na pała i potem uczyłeś się, wielu... co rzecz robi. Wiesz co, no wielu standardów, które są dzisiaj, nie było tak, jeszcze. Tak, grać przed, nie wiem, tutaj brakuje takiej informacji z tyłu, o, trafiłeś przeciwnika tym atakiem. Przed, nie wiem, oprócz tego, że czasami dziwnie drga, ale przez to, że jest dużo innych postaci, którymi się steruje, to nie wiesz, czy to ty trafiłeś, czy to twój kolega. Prawda, tak. jakiegoś, nie wiem, błysku na przykład, że pyk, pyk, jakiegoś niebieskiego w moim przypadku, bo mam niebieską strzałkę, cokolwiek. Brakuje też informacji, jak nie jesteś z przodu, przez to, że jest kamera skupiona ciągle w jednym miejscu, brakuje informacji, w którą stronę jesteś zwrócony na przykład czasami. W sensie nie wiesz po strzałkiem pod stopami, nie? Nie wiesz, czy atakujesz powietrze, czy no cokolwiek, jakiekolwiek, wiesz, jak, zresztą widzę, że obaj łazimy. I Legolas wydaje mi się też łazi po prostu i... Nie wiem właśnie, o co chodzi. Legolas mimo, że nie gra, ale jakby z nami bezpośrednio, on też nie wie, co się dzieje. Uderza w powietrze. No Legolas, wiesz, no to jest elf, czy on, wybacz, nie jest zbyt inteligentny. Emotional damage! Dobrze, że przez mgłę idzie się wolniej. Właśnie tego mi brakowało, nie? Tak. Też mi się wydawało, że ta gra za szybkie chodzenie ma. O, tu w prawo. No. Super było widać te przejście. W ogóle narzekamy na stare gry, bo stare gry na tym polegały, że... Podoba mi się też, że ta gra jest taka szara. Jak gothic. I nic nie widać gothic. Ty sukinsynu! O, tu trafiliśmy. Tak. Wystarczyłeś przed siebie. Da. Nie wiem, co się dzieje. Jak się robimy? Wracamy się takie filary. Tak. I teraz jest taki filmik, a, i teraz okay. Może iść obok nich. Czy to była jakaś scenka? Tak. No wiadomo, że nie. To elfy musiały zbudować. Idę tam do tych tarczowników. Cześć, bo... O, awans! Awans! A to dla ciebie tylko. No tak, bo ale wiadomo, bo ja to zasłużyłem. No ja 36 tych zabiłem. Ale bez razu ich zabiłeś. Nie, no wiadomo, w znacznie lepszym stylu zabiłeś ty. To dowodzi tylko jednego, że w tej grze opłaca się używać przede wszystkim jednego ataku. Im atak mocniejszy, tym mniej skuteczny. To jest ten rodzaj gry, że wcisi w jeden przycisk, żeby przejść tak. Grę? Tak. No ja awans, krótko. Ty, ale czekaj, blokowano nowe coś tam, więc może powinniśmy... Wejść zobaczyć, jak, no? Jak zabijemy tych tu chłopów, oto, takich się... samych jak wszyscy poprzedni. Czekaj, no to teraz, tak? Tak, może się odblokowują, wiesz... Pokaż ulepszenia. Wskaźniki. Wspaniale! Aha. To które bierzemy? O. Masz to może na to, a może... Coś klikam. Kurde, no jest taki, jest pewien problem związany z tym, że nic nie widać. Nie, dlaczego? Może, Mati, weź w montażu tutaj coś daj, że ja coś klikam i jesteśmy ulepszeni. Typa z fujarą na pewno nie wstyd kupić. I teraz jeszcze Krzyśkowi też. Aha, no to spierdam. No i dobra, dawaj, gramy. Po co komu ulepszenia, tak? My jesteśmy dorosłymi, jesteśmy doświadczonymi recenzentami. O, paski zdrowia! Co jest? To widocznie się kliknęło właśnie. Na pewno. Aha, ty możesz napierdzielać się, a ja tak dramatycznie otwierać bramę. Ej, naprawdę prawdopodobnie nie, ulepszenie były paski zdrowia. No chociaż, mówię ci, że tak było. Przecież one dają więcej expa teraz, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak? Tak, więc mogą to być jednak minibossowie. Nie, no nie są, to są zwykli przeciwnicy. Nawet dobra. Wyglądają chociaż... Może te modele są... Ty, a co jeśli na przykład każdy z tych widzisz, przeciwników... Widzisz, ten już nie ma HP i... No, faktycznie. Co jeśli każdy z tych przeciwników ma zupełnie inny model, jest, są, wiesz, super mega szczegółowe, tak. Ale nie widać, bo jest ciemno. Albo nie widać dlatego, że to stara gra. No tak. Okay. Bo w making-ofach tak się twórcy czymś chwalą, nie, że tutaj no, wiele tak, godzin tak. Spędziliśmy tym modelem, tam wiesz, nie wiesz o tym. Bijesz tego chłopa razy 100, bo to jest ten sam przeciwnik. No tak. Jak ktoś nad tym modelem siedział, no przed faktycznie całe 2 tygodnie. Jak byłem na tym Final Fantasy FanFest, to tam było w jednej pogadance, pokazywali jakie tam różnice w silniku graficznym i tak dalej, pokazywali zmiany i to one były tak minimalne, że... To nie było im wstyd trochę? W sensie, wiesz, no dla ludzi, którzy są mega wkręceni w tę grę i oglądają często swoje postacie z bliska też, bo to też jest istotne, że rzadko patrzysz z bliska na twarz swojej postaci raczej w MMO. To już pewnie też zależy w jakim. No, powiem ci, że grałem w lepsze gry w życiu. Na przykład, bo niektóre na przykład wymagały, żeby wcisnąć czas na coś innego niż X. Ale i tak, obrywam cały czas, kurde, jednak może nie powinienem krytykować, dopóki nie jestem absolutnym mistrzem w tej grze. Jakbyśmy się sprzeciwili, jak to ogłosili, to może by do tego nie doszło. To jest
Patrz, widziałeś to przejście? O kurde. Mają rozmach, skurwis. Na tym etapie wydaje mi się, że można zakończyć. Tak, bo... my i jesteśmy zobowiązani teraz prawnie do wystawienia temu oceny takiej krzynowej. Tak byśmy recenzję napisali, tak? I też grafika, jak to tam było? Albo grafika, udźwiękowienie. Grywalność wideo, audio, tak? Tak, o właśnie. Dobra, najpierw ocena główna. Jaką byś wystawił? No dobrze, ale tak z perspektywy czasu. Nie, po prostu teraz. Świetnie się bawiłem, 3 na 10. No myślę, że 3 na 10 to jest odpowiednie. I teraz grywalność. 3 na 10 albo 2 na 10. 2 na 10. Wydaje mi się, że wideo trochę podciągnę. Chociaż trzeba pamiętać, że oceny tak zwane czosnkowe, zwane również ocenami cząstkowymi, nie były składowymi oceny głównej. To prawda, ale to było mylące czasami, nie? Właśnie ten system, będziemy o tym w ogóle w podcaście, jak będziemy nagrywać, to będziemy o tym gadać, bo to jest jeden z tematów. Ale tak, to było mylące, bo to był system, którego nie rozumieli raczej czytelnicy. Nawet jeśli wydawało mi się, że rozumieją. My chyba też. Ale my go przede wszystkim nie rozumieliśmy. Tak, więc, tak. Dobra. Audio czyli bardzo ładne, trzyma się po latach. Rekiem dla snu. Plus jeden punkt za rekiem dla snu. Daby taką ósemeczkę, dziewiąteczkę. Pewnie ortodoksyjni fani daliby dziesiątkę. No. A wideo nie powiedzieliśmy ile. Wideo, nie no, jak na PS2 to naprawdę dobrze. To jest jedna pewnie z ładniejszych gier na PS2. I na wszystkie czasy, to taka czwóreczka byśmy. Ale jak na dzisiaj jeszcze to 2 na 10, także... Dobra, to co? Przechodzimy do kolejnej gry. Kolejną grą jest darmowa Happy Land Adventures Xmas Edition. Jeżeli komuś odblokowało się wspomnienie, bo to była jedna z tych gier, które ogrywał w dzieciństwie, to nie ma za co. Pozdrawiam żonę Dawida. Happy Land Adventures to bardzo prosty w założeniach platformer z grafiką inspirowaną DOS-owymi klasykami, stworzony przez jedną osobę, szwedzkiego game designera Johanna Peitza. Jak jego imię i nazwisko nic wam nie mówi, spieszę na ratunek, to autor przede wszystkim potężnego klasyka, jakim jest Icy Tower i wielu innych gier spod szyldu studia Freelance Design. Patrzcie, ile tego jest. Tymczasem nie macie pojęcia, ile my się namęczyliśmy, by to odpalić w sensowny sposób. Wersja Windowsowa uruchamia się bowiem w maleńkim oknie. Pomógł DOSBox. Szczęśliwie gra posiada specjalny plik exe, który można odpalić na prehistorycznym oprogramowaniu. Po ugaszeniu pożaru wywołanego przez problemy techniczne, lecimy. Założenia? Tracisz wszystkie życia, wtedy stery przyjmuję ja. Tak wiem, mogliśmy się postarać bardziej, ale ponownie pamiętajcie, że są okolice świąt. W święta mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Dobra, czyli tak, skakanie tym, a tam jakiś slajd był jeszcze czym? Nie mam pojęcia, shiftem chyba zrobiłem. Ale on sobie w miejscu wtedy z tym slajdem. Nie wiem, co chodzi. Jak trzymasz shift, widzisz? Nie rozumiem. Czekaj, ale to jest ważne, że... Nie wiem, jak stary. Nie wiesz? Może być jakaś górka czy coś. Idź, gadaj z dziadem. Dobra, i enter jest, tak? Ho! Czyli nazwał nas od razu brzydko. This is at a hoe. Is all you... Młody coś tam, Sanda. Sandu Ciorba żyje daleko na północy. Idź za szczałkami, a dotrzesz tam. No i dobre. Przeciwnikami są... ślimaki na przykład. Co to jest? Nie mogę tego zebrać, tego ziemniaka? Chyba nie wiem. O, to był slajd. Czy to tak szybko zjechałeś, bo to slajd nie, był? Ja po prostu się schodzi, bo jest kiepsko zaprogramowany. O, a tego nie mogę zebrać. To zabawne. Pogadaj z dziadkiem, bo dziadek jest tutorialem stary, no musi, albo fabułę opowiada. Serce dadzą ci energię. No to super. A jak się atakuje, czy coś? Nie atakuje się w tej grze, tylko się w niej skacze. To jest platformówka. Ale on mnie zabije? Chyba. Nie pamiętam. Czy co, muszę za ślimakiem, który się jak ślimak porusza... O, dostałeś w pysk. Serio? Tak. Teraz leć dalej, olej chłopa, leć dalej. Ty, o, masz już. No wiem, właśnie zacząłem sobie uleczyć. Jezu, świetny pomysł, że tutaj jest. Pułapka dla do zadziwienia. I mówisz, że to jest dobry design. Jak będziemy oceniać Crasha Bandicoota na podstawie tego. To jest free lunch design. A, okej, okay, dobrze. A po co się zbiera te owoce? Pewnie po nic, nie? Na punkty. No, jak to po nic? A, punkty? To są dobrze. Niektóre ukryte miejsca, gdzie trzeba zabrać ich, trzeba tam się dostać specjalnie, żeby je dostać. Tu w dół. I co? Tu jest jakieś tam... No, tu musiałeś gdzieś sekrety? Wcześniej pewnie mieć sekretika. Bo serio? Się... No. To ja się wracam. Widać, że w Zelda mało grałeś. Widzę, że w Zelda dużo gra. A to nie w Zelda akurat, w Mario bardziej. Albo w inne jakieś. Tak, zbierasz w jakie kole i emeraldy, no zielone emeraldy z tego. Czyli dwie rzeczy, które psy lubią najbardziej. Szczałka. Ale ja nie skoczę tak daleko. To musisz przytrzymać chyba skok. A, nie, to spoko, nie, ogólnie to fajnie. I tak o nie! To... Ale nie przejmuj się, jakby zobacz. Ja się nie przejmuję w ogóle. No tak było. Ogólnie to wygląda jakby niewiele więcej było w tej grze na razie, tylko zbieranie rzeczy, nie? Generalnie potem jest chyba odnoszenie zwierzątek, coś jak, jakby one tak idą za tą takim sznurem. I wtedy im więcej zwierzaczków za mundurem będzie szło, tym więcej punktów na pewno zostaniesz. Fajnie, że mamy tutaj prawdziwą gamingową klawiaturę, którą pewnie słychać w to cykanie. No i co teraz? No musisz przeskoczyć tak sprytnie. Po prostu wolę poczekać, aż przejdziesz. Ja nie idę!
takie. Świetny design, że wzięli akurat przeciwnika. No. Ekstra? Ekstra zarobiłeś życie, mordo, tyle punktów. Wow, że jest przeciwnikiem jest ślimak i trzeba na niego czekać, bo jest wolny, bo jest ślimakiem jakby... O. No to zajebiście! Świetny sekret. Czuję się wynagrodzony za eksplorację. A w ogóle jedzie tak lekko sam. Czy ma pójść? Nie. Nie. Aha, on po prostu... Po cholera jest... Czekaj, co? Slajd, co? Czekaj, ja nic nie robię teraz, on sobie jedzie. No. Ale to nie jest ten slajd, to po prostu tak... Ta postać jak jest w tym miejscu... To się zaczyna staczać. Jak twój stary pijany. Okej, okay, no dobra, czyli... Zimowe poziomy. Czyli standard. Tak właśnie się czuję. Mighty Mountain Power Rangers. O, widzisz, po to się zbiera tych Happy Landersów. Chciałem powiedzieć, że jest błąd. Safety jest napisane z błędem. A, bo chciałem faktycznie... A w ogóle zobacz, czy to jest nos? Tak, to jest nos. To jest nos? Tak. A. Pierwsza inkarnacja Happylandu na świecie pojawiła się w 2000 roku, a my tu ogrywamy doposażoną w patch 1.3 edycję świąteczną z 2003. Dodano nowe poziomy, udźwiękowienie, wyborny edytor poziomów, a pan Johan zdecydowanie o wiele bardziej postarał się w kwestii oprawy graficznej. Przygrywają nam też świąteczne bangery, inaczej być nie mogło. To jedna z pierwszych gier prawie jednoosobowego freelance design. Prawie, bo Johan często korzystał w kwestii oprawy dźwiękowej czy beta testów z pomocy kolegów Szwedów, jak na przykład Andersa Svenssona, który stworzył kultowy soundtrack do Icy Towera, czy Alex the Alligator 4, a ten utwór czasem możecie usłyszeć lecący w tle, gdy gadamy na naszym podcaście CD Action R. By the way, wiecie, że pan Pates pracował w Ghost Games i był producentem Need for Speed Payback oraz NFS Hit? I tutaj taka kolejna ciekawostka. Szukając informacji o grze, pierwszym wynikiem w Google jest hasło w słowniku miejski.pl furmanić kabutonga. Wydaje mi się, że definicji podawać nie trzeba, sprawa jest jasna. Jasnym jest też, że nie potrafię teraz patrzeć na tę grę w ten sam sposób. Dobrze. O, co powiem, dziadek? Safety zone. A to zostawiasz okay. Happy Landersów. Dobra, fajnie. To dobrze, dobra. Że nie będą za mną latać ciągle. Zauważ, że w zimowych poziomach są zimowe znajdźki. A myślę, że chodzi o to, że są zimowe... Zimowe ślimaki. I jak wiadomo, są zielone. Tak. Taka widzisz, sprytnie przemyślana gameplayowa rzecz. Myślałem, że to jest jakaś dziura. I teraz oddajesz tego żabola do tego niebieskiego? I dopiero będę musiał tu wrócić, bo dostanę za to... Tak, to jest dobry design. Okay. Jako dziecko nie narzekałem. O, tam był jeszcze koleś. No ja wiem, bo byłeś dzieckiem. No i teraz do góry. Teraz do góry. No tam gdzieś jeden chyba był, to, czy nie? Co? Znaczy, już zebrałeś go, w sensie on gdzieś tu był schowany tam u góry. Tak? No. Dobra. Czyli co, czyli mam teraz ten klucz? Bo ja nawet tak, nie wiem. Tak, masz klucz, masz jeszcze ekstra monetki za to. Bo teraz w ogóle nie ma ślimoka. Tych. Tak. Bonus room. O, zebrałeś wszystkie? Masz bonus room odblokowałeś. No. Ale gra. No jest. Ty tak nie krytykowałeś mojej świątecznej gry. Z drugiej strony, moja świąteczna gra nie była... Ja nie mam jakiejś nostalgii ogromnej. I po latach stwierdzam, że nie była za dobra. Wow. Znaczy to też nie jest tak, że ona była dobra po prostu na tamte czasy? No była pewnie, tak. Sekret w sekrecie. To przypadek akurat, bo ja nie chciałem tego zebrać. W sensie tam wejść. O nie, o nie. No dobra, trudno. No, to też jest wynagrodzenie, zostaliśmy za odkrycie sekretu. Trzeba znaleźć Santasy, a nie, Santas Helpers, to też po prostu jest błąd, brak tego apostrofu. Myślę, że mają licencję na te wszystkie, o jest, na te wszystkie utwory świąteczne, które tutaj to są. To są covery stare. Nie ale to można, tak? Możesz, tak, żabę można, a tu, aha, to możesz No i co teraz? O, to jest takie sprytne, inne znaleźć przejście, tak? Biedronki też są powolne ogólnie. Dzisiaj ty sobie radzisz stary, naprawdę. Lepiej grał zawsze w Happy O jest! Dobra, cofam to. Ty, ale tu są do zebrania te frajery małe. Dziadek jeszcze, weź dziadkiem pogadaj. No tak, zapomniałem. A, tylko możesz 5 Happy Landersów wciągnąć za sobą. Aha, no tak, żeby dłużej trzeba było grać. A gdzie jest ten safe zone? Musisz go poszukać, stary. Mhm. Dobra, próbujemy znaleźć safe zone. O Jezu, no tak, czy jednak tu poszedłem? Gdzie jest safe zone? Może był na początku gdzieś? Pamiętasz? Nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi w ogóle na to. Czy górą jakąś coś, ten tegaż magaz? Gdzieś... Mówisz tam... Przeklinałeś? No nie. Tam jest! Lol, ale tam nie da się wejść. A może... Czekaj, może ten... Nie, no to jest... A przytrzymasz skok, to wyżej skoczy? No skaczę, ale tak wiesz, ja cały czas przytrzymuję w zasadzie. To jest max skok. A może slajd trzeba zrobić? No ale to grabia ci powiedziała, że zrób slajd i skok, nie? W sensie, że... Wow! Co? Ten slajd to jak się biegnie, to robi dupom. Taki... Ty! Nie gadaj. Myślisz, że da się zabić slajdem tego chłopa? Ty! Nie gadaj. Czekaj. No pewnie, że się nie da, bo umarłem. Ej, dobra, to teraz ty. Teraz ja, ej, dawaj. Sorry. Boże, to jest, słuchajcie, to jest spotkanie z tą grą po latach. Właśnie się rozwaliła na klawiatura z tego wszystkiego. Ja to naprawię! Jakie imię? Nie, no napisz.
Gotki kc. Dobrze, pięknie. No, Johan Pajc. Teraz będziemy wiedzieć wszystko o Johanie Pajcu. Chociaż to można z OFU puścić, nie? Dokładnie. Ale ja jestem zainteresowany Johanem Pajcem teraz. Zrobił wiele gier. W ogóle ma stronę cały czas. Cały czas. Ej, patrz, udało mi się skoczyć. Po prostu było inne wejście, stare. Trzeba było tam górą. Gdzie? A, to zobacz. Poka. To coś tak, to tak sprytnie było zrobione, że nie doceniłeś. Po prostu spadłeś i musisz tak na wejść. Nie. Poczekaj. Pa na to. Patera. Co? Tu było przejście? Ja byłem pewien, że tam... Nie wiem. Zobacz. Tędy trzeba było. To fajnie. No to świetnie. To chyba koniec w takim razie z tą fajnie, grą. Nie, no czy dobra, no to co, to ocena główna? Ja daję 10, ja się świetnie bawiłem. Według mnie ta gra, jak na te, no bo oceniamy według, jak na dzisiaj, szczerze, wciąż lepsza chyba niż ten Władca Pierścieni. Ale tak niewiele, tak z 4 na 10 myślę. Grywalność, no 5. Wideo. Dużo obliczeń nastąpiło w twojej głowie. Wideo myślę, że... Tak, no jak na możliwości z 2000 roku, to tak też, nie no, a w sensie jak na teraz, nie no, to nie. Też tak ze 5, 4. Ja to 6, bo to takie pikselki nie są takie złe. Okej. Może być faktycznie 6, nie jest to bardzo brzydkie. Tak. I audio oczywiście 10/10, bo jest dużo szlagierów zimowych, ale dziękuję ci za to. Ja to nie ma za co sobie, jakby co, zapraszam google.pl, wyszukuję sobie darmowa gierka. Nie, nigdy już to nie zagram. Nie wracam do niej jakby co, nie wiem, co roku czy coś, ale tak teraz zagrałem to i stwierdziłem sobie, nie da. Ale jednak nie wrócę, jednak to miasta. No, to co, dziękuję ci bardzo i wam za to, że wytrwaliście. Generalnie surowego materiału to mam chyba 2 godziny, a Mati to zmieści w pół. A ile mamy braku materiału, bo przypominam, że umówiliśmy się tu na... Znaczy, dobra, powiedzmy, że koło 16, tu byliśmy po 16, a jest 21, bo przez większość czasu zmagaliśmy się z technologią. Było ciężko, ale daliśmy radę. Dziękujemy za uwagę, dajcie znać, jak dobrze my się bawimy. Miejmy nadzieję, że ze wszystkich, którzy w tym uczestniczyli, chociaż dobrze się ktoś bawił po tamtej stronie ekranu. Dokładnie, dokładnie. Znaczy ja się dobrze bawiłem przy Happy Landzie, nawet ginąc, aczkolwiek mogło być lepiej, a przy Władcy Pierścieni jakoś tak wcale. Wcale, no tak. Film lepszy. A wiedzieliście, że rozwinięcie J.R.R. Tolkien to jest Tolkien? No tak, tak. Wszyscy to wiedzieliśmy. Na koniec. Tymczasem dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia i mam nadzieję, że jak format wam siadł, to będziemy go robili częściej. Sądząc pod... Inaczej. Jeśli format wam siadł, to następnym razem weźmiemy jakieś gry... Które są fajne, może na odmiany. Dziękujemy raz jeszcze i cześć. I dużo pieniędzy. I zdrowia przede wszystkim.